Cześć, z tej strony Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Rumble Hockey. Moi kochani, stało się! Stało się niewiarygodne, ponieważ przeszedłem po raz pierwszy turnament. Tylko że nie nagrałem wam tego, ponieważ do końca turnamentu zostało parę godzin, a udało mi się wygrać po 5 próbach, ale dzisiaj zostawiłem dla was najlepsze. Więc otworzymy sobie na dzisiejszym odcinku super skrzyneczkę właśnie z tego challenge'u. Gdzie jest ta skrzynka? Co? Halo, oszukali mnie, bo wbiłem, a nie otworzyłem skrzynki. I skrzynka zniknęła, a ją specjalnie dla was przytrzymałem. Nie, po prostu w to nie wiesz. Dobra, moi kochani, na pocieszenie łapka w górę. No musi być łapka w górę na pocieszenie, bo to jest skandal. Skandal biały dzień. 5000 łapek i nagrywamy kolejny odcinek z gry Rumble Hockey i kupujemy wszystkie oferty w sklepie. Pomóżcie, widzowie, pomóżcie. Skam totalny. Dobra, moi kochani, to zacznijmy może sobie na początku od openingu. Otwórzmy sobie skrzynkę, które dla was wyboostowałem. Otwieramy super pies i byczek, koks totalny. Tutaj możemy sobie odblokować za darmo, więc odblokujmy. Dobra, obejrzałem sobie reklamę, teraz odblokujemy. Wow, generał Mołotow, żółwir. No i tylko tyle, słaby dropik. Mam jeszcze dla was skrzynkę przygotowaną, taką lepsiejszą troszeczkę. Znowu Mołotow, mały Tanuki, jej! Koks totalny. Do tego nowość bombowa kura. Wow, nowa karta odblokowana. Złoto razy dwa niepotrzebne. Mam bardzo dużo złota, ponieważ kupiłem sobie ofertę 10 tysięcy złota. Tam była chyba za 10 zł. Musiałem kupić tą ofertę, ponieważ by mi znikła. A jak widzicie, mam tylko inną ofertę. Dokładnie to jest powodzenia w nowym sezonie. Kubka złota 5 tysięcy, garść klejonotów stówka. No i wartość 405%, także koks totalny. Mamy też tutaj w sklepie Koala Obozowicz, bo odblokowałem sobie kilka nowych kart. I zobaczcie, moi drodzy, co odblokowałem. Mamy raz, dwa, trzy, cztery. Cztery nowości. Mamy gościa, który nazywa się Gnojak, coś takiego. Mamy wiatraczek, mamy tą koalę oraz wybuchową kurkę, więc dzisiaj sobie, no, przetestujemy parę kart. No i może zagramy dzisiejszy turnament, bo tutaj do wygrania co jest? 10 pro i 2 super gwiazdy. 21 godzin się kończy. No dobra, to może zróbmy na początku tak. Otwórzmy sobie jeszcze jedną skrzyneczkę. Otwieramy, odbierz. I co my z niej dostaniemy? Magnes, a jest odskocznia. No to super drop moi kochani. Słuchajcie, przypominam, jeżeli jeszcze nie macie konta w Rumble Hockey, albo macie, ale zapomnieliście do niego hasła, załóżcie nowe konto. Ponieważ jeżeli założycie konto z mojego linku, który jest pierwszy w opisie, dostaniecie za darmo kartę, skrzynkę taką super, z której wypadnie ci na pewno coś ciekawego oraz klejnoty, więc koniecznie zarejestruj się na Rumble Hockey i zacznij tą przygodę, bo ta gierka jest przekozacka. Przypominam, że możecie też wspierać mnie z kodem Farel przed każdym zakupem. Pamiętajcie, zanim kupicie jakieś gemy, wpisujcie kodzik Farel albo kodzik JJ-ka. Ja akurat wspieram JJ-kę, a JJ-ka wspiera mnie, rozumiecie? My się kochamy, dlatego tak to jest. Za chwileczkę kupimy sobie też tą ofertę, ale zanim to zrobimy, ja bym, moi drodzy, zagrał pierwszy mecz bez bramkarza. Loyal Doga oczywiście zamiast za tą kulkę. No i bym sobie jeszcze wziął, moi drodzy, pułapkę. A wiecie dlaczego pułapkę? Bo jak ktoś będzie strzelał krążkiem, no to ta pułapka wybije ten krążek. Ulepszmy sobie od razu pułapkę na poziom wyżej, żeby lepiej nam wybijała i dłużej się utrzymywała prawdopodobnie na ziemi. Tak, i jej rozmiar też rośnie. O, to ciekawe. Ulepszamy sobie jeszcze wyżej. Dobra, pięknie. I czy mogę coś jeszcze ulepszyć? Koale. Koala Obozowicz, tak? Ten wesoły Obozowicz nie lubi się ruszać, ale jeżeli krążek jest blisko, strzeli najlepiej jak umie. Dobra, super. Fajnie, że już jest polski język w tej gierce, więc zachęcam wszystkich do gry. Gra jest naprawdę rewelacyjna. Od razu mówię, za to mi nie płacą, ale naprawdę przyjemnie mi się w tą gierkę gra. No i teraz też są jeszcze reklamy, że możecie sobie coś obejrzeć i będziecie mieli za darmo, nie? Więc to jest koks totalny. Dobra, Tanuki mały? Mały Tanuki! Leci i strzela w bramkę! Nie, byczek! No tak być nie może. Tak być nie może! Dawaj! Jest żabiak, koks totalny. Pandę wyrzucam. I koala. Koala przejmuje! Gdzie ten ananasek? Ananas! No niestety nie udało się. Rzućmy jeszcze mały Tanuki. Do akcji wkracza teraz. Strzela! Okej, tutaj postawmy sobie jeszcze tego trapika. Ja to nazywam trapem, bo to jest taki jakby trap. Tanuki zabierz? Pięknie! Widzieliście to? Co ja zrobiłem? Coś pięknego! Chłop porobiony jak dziecko, no. Gdzie leci krążek? Tutaj, uwaga! Panda!
Strzela. Pięknie. Koala teraz z prawej. Pamiętajcie, że leci krążek raz w prawo. Aha! To nie jest to! To nie jest to! Najgorzej, najgorzej. Rzucamy tutaj pułapeczkę. Loyal dog. Loyal dog. Podaję do żabika. Patrz, chłop zrobił to samo co ja. Ja odbijam do niego i będzie gol. Nie, no nie mam po prostu pytań. Po prostu nie mam pytań, panda! Zwycięstwo, lecimy dalej. Wow, kupmy sobie teraz ofertę. Zobaczymy, co z niej poleci. Oczywiście zachęcam wszystkich do zostawienia łapeczki w górę. No i wbijajcie na pixyshop.pl po przekozackie koszulki. Nowe wzory już są w sklepie, więc zapraszam koniecznie. Odwiedźcie sklepik, bo naprawdę są super koszulki dla super osób. I do każdej koszulki teraz jest wręczane zdjęcie moje i JJ-ki z własnoręcznym autografem. Zapraszam. Są też teraz gumowe bransoletki na rękę. Generalnie wbijcie, drugi link w opisie. Pierwszy jest do zarejestrowania, a drugi to jest mój sklepik, więc zapraszam. Czy coś wypada? Kura bombowa, wilczy snajper, koks totalny, superstarkę chciałem mieć. Szybka małpa! To jest to! To jest, moi kochani, to, ta szybka małpa. No robi robotę. Za chwileczkę musimy ją przetestować, od razu ją biorę. Dobrze, moi kochani, przegrałem jeszcze raz. Dokupiłem kolejny dostęp do tego całego eventu. No i został mi ostatni meczek i odblokujemy sobie tą super skrzynkę. Skrzynia z wydarzenia, 10 kart pro i 2 super gwiazdy. No zobaczymy, czy było warto wydawać te gemy. Odbieramy kolejną skrzynkę. Mołotow, kurka, piesek oraz trap. Pułapka, dobra, lecimy. Ostatni mecz, czy uda nam się wygrać na dwóch bilecikach? To się okaże. Dobra, od razu rzucam tutaj pułapeczkę. Koale do przodu. Tak jest, panie koala, traf to! Trafia, pięknie. Pierwszy punkt jest, teraz damy tutaj żabkę. Tutaj pandę, która minęła. Patrz, jest! Kolejny gol, cudownie. Hanuki, tanuki. Strzelaj, panda, no źle podał do pandy. No nie wierzę w to po prostu. Żabiak dawaj, trapik. Strzelajcie, strzelajcie, wariaty, jest dobrze, ale chłop. Chłop myśli, co on zrobił u siebie na bramce. Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Tanuki, nie no, nie wierzę, że ta małpa jeszcze okiwała mojego tanuki. Znaczy ten tanuki okiwał moją małpę. Na odwrót mi chodziło. Jest, jest. Moi kochani, nie sądziłem, że tu trafię. To był ryzyk fizyk, ale udało się na szczęście. Dobra, i odbieramy nagrodę. Odbieram nagrodę, tym razem mnie nie oskamowali. Są monety. Jest płytoskocznia, nigdy nie wiedziałem, jak to się nazywa. Koala obozowicz, bombowa kurka oraz żabiak. No powiem wam tak, z żabiaka jestem zadowolony, a z reszty niekoniecznie. Dobrze, moi kochani, lecimy z tematem. Zagrajmy od razu kurkę, zobaczmy, jak ona działa. Kurka strzela małymi kurczakami. Okej, okay. Mały tanuki wjeżdża do akcji. Kurde, ten żabiak przeklęty. Co? Chłop ma kangura. Nie no, najgorzej, legenda. Na polu bitwy. Tutaj damy smrodziarza, żeby kangur nie podszedł. Tanuki, dawaj, wciśniesz to! Tanuki! No nie wcisnął, nie wierzę po prostu. Dobra, ale jest już załadowana szybka małpa, która zrobi szybką prawdopodobnie robotę. Nie. Ma bardzo mało życia, ale jest bardzo mocna, bo grałem przeciwko szybkiej małpie nieraz i się bardzo denerwowałem. Wypadł mi z tym wolfem, raczej tigerem. Jeju, mylą mi się te zwierzęta, serio. Panda jest bardzo wysoko. Teraz mały tanuki wystarczy, żeby dograł do tej pandy. Jest, jest gol. Żabiak trafił z takiej odległości. No to pięknie, dobra, zagrajmy teraz tutaj smrodziarza. Aligator tutaj coś wświruje i pa! Tup, tur. Robi mega robotę. Myślałem, że drugiego migola trafi. Dobra, obijamy go naszą kurką, która nam pomoże, mam nadzieję. Farmera ma, wow, koala obozowicz, co trafiła gola, dobra. Teraz szybka małpa, z szybką kontrą musi wyjść. Dawał małpiata, ale ją tu od razu kanonem. Wiedział, że to się może skończyć źle dla niego. Od razu ją kanonem kontrował. Dawaj, dawaj, panda, dawaj, no nie, nie wcisnęła, nie wierzę. Kurczaczek. Tup turwali mi z 3/4 boiska bramę. Czy wy to widzieliście? To jest po prostu coś niesamowitego. To jest skandal. Kurka na środek! Tup tur w polu karnym, no co się dzieje? Tak mogę to nazwać, chyba pole karne. Wybroniłem się jeszcze, nie no, nie wierzę. Jest! Żabiak! Skąd on trafił? Ale to był mecz, wow! Dobrze, moi kochani, mamy skrzynkę bramkową do otwarcia. Otwórzmy sobie jeszcze tą skrzyneczkę. No generalnie nic ciekawego, ale
ja jestem zadowolony. Także moi kochani, mam nadzieję, że wy też jesteście zadowoleni z tego meczu. Udało nam się wygrać challenge, odblokowaliśmy skrzynkę. Miały być odblokowane dwie, ale mnie oskamowali na jedną. Nie szkodzi, już teraz będę wiedział, że trzeba ją otworzyć prędzej, bo inaczej zniknie, chyba że została otwarta i dodało mi po prostu karty. Ale wiecie, ja tego nie policzę, no bo nie pamiętam, ile jakich kart miałem. Subskrybujcie kanał, zostawiajcie łapeczki w górę, 5000 łapek i nagrywamy kolejny odcinek i kupujemy wszystkie oferty ze sklepu. Trzymajcie się, cześć!